Kiedy dzisiaj mówimy energia i mówimy o problemach energii, to naprawdę myślimy o energii elektrycznej. Ponieważ całe nasze życie podporządkowane jest w tej chwili korzystaniu z energii elektrycznej. To jest bardzo ciekawy fenomen, ponieważ w otaczającej nas tak zwanej przyrodzie, czyli tym, co moi ukochani ekolodzy nazywają naturalnym środowiskiem człowieka, co to nie wiadomo, co oznacza, zjawiska elektryczne, poza wyładowaniami atmosferycznymi i niektórymi gatunkami ryb południowoamerykańskich, nie istnieją. Oczywiście cała biologia naszego ciała jest elektryczna. Nasz mózg jest elektryczny. Procesy fizjologiczne w naszym ciele wszystkie są rządzone prostymi stosunkowo prawami dotyczącymi głównie elektrostatyki. W takiej przyrodzie nieco większej skali właściwie nie ma zjawisk elektrycznych. Także jeżeli ktoś mówi o powrocie ludzi do naturalnego środowiska człowieka, to musi mówić o takim środowisku, w którym nie ma elektryczności. No nie chcę pastwić się nad państwem i zapytać się, kto z państwa jest gotów pozbyć się elektryczności i w imię zachowania naturalnego środowiska człowieka. Nie widzę, nie słyszę. Cały rozwój ludzkości jest związany z wykorzystywaniem i zdobywaniem nowych źródeł energii. To nie jest nigdzie jasno powiedziane w żadnych dziełach antropologów, ale tak na pewno na końcu to okaże się, że ten wybór, który z hominoidów stał się naszym przodkiem, będzie związany z tym, który z nich nauczył się zdobywać pierwszy źródła energii. I właściwie cała cywilizacja to jest krok po kroku zdobywanie energii i coraz mądrzejsze jej wykorzystywanie. Ale dzisiaj to naprawdę każdy z nas, jak myśli o energii, to myśli o energii elektrycznej. Kilka tygodni temu mieliśmy wielką sensację, kiedy przez ileś tam godzin w Nowym Jorku nie było prądu elektrycznego. Potem podobne wydarzenie było w którymś z przedmieści Londynu. Dla nas tu w Warszawie to oczywiście małe piwo. Starsi z państwa wspaniale pamiętają tak zwane okresowe wyłączania prądu. W Warszawie one może nie były tak dotkliwe za czasów gospodarki realnego socjalizmu, ale jakbyście państwo mieli wtedy okres, znaczy szczególnie lata 80., mieszkali już właściwie niedaleko od Warszawy, w Małkini czy gdzieś, no to wtedy byście państwo wiedzieli, że to, co przeżyto w Nowym Jorku czy w Londynie, to jest małe piwo. Bo tam w takiej Małkini w latach 80. to właściwie częściej nie było światła elektrycznego niż był prąd elektryczny. No i jakoś to zjawisko światła, wykorzystanie energii elektrycznej kojarzy się wszystkim właśnie z Edisonem, prawda? Z tym wynalezieniem żarówki. Otóż, proszę państwa, to jest błędne spojrzenie, błędna informacja. Ja chciałbym zacząć mój dzisiejszy wykład od krótkiego wstępu historycznego. Ten krótki wstęp historyczny jest dlatego na miejscu, że człowiekiem, któremu zawdzięczamy cywilizację elektryczną, jest wybitny uczony, którego praktycznie się nie zna, szczególnie w Polsce, a chyba dlatego, że urodził się i skończył studia we Wrocławiu. I właśnie dlatego, że był wybitnym uczonym, właśnie dlatego, że skończył studia we Wrocławiu, ale że był matematykiem, kongenialnym matematykiem, a jednocześnie wybitnym, wielkim, wspaniałym inżynierem, to wybitny humanista, pan Norman Davis, zapomniał o nim napisać choć jedno słowo. Tego nazwiska jakoś nie znajdą państwo. Nie ma we Wrocławiu ulicy jego nazwiska, nie ma w placu, na Politechnice i na Uniwersytecie Wrocławskim, nie ma wmurowanej tablicy
ku jego pamięci. W ogóle w polskim języku można o nim przeczytać tylko jedną rzecz, no poza takim krótkim wstępem w jednym z artykułów, który ostatnio opublikowałem, mianowicie wydanej w 1963 roku książce Johna Dos Passosa, jednego z największych amerykańskich pisarzy, takiej książce, o którą zresztą fragment za chwilę Państwu pokażę, o historii amerykańskiej cywilizacji. Tym człowiekiem jest Charles Proteus Steinmetz. Urodził się 9 kwietnia 1865 roku w Wrocławiu, a zmarł w 23 roku w Schenectady. Steinmetz jest właściwie niesamowitą postacią. Urodził się jako chyba 6. albo 7. dziecko w rodzinie żydowskiego litografa we Wrocławiu. I jak to często było w XIX wieku i w początkach XX wieku w rodzinach, które żyły w biedzie, był garbusem. Miał krzywicę. I był chorym garbusem. Państwo wiedzą lub nie wiedzą o tym, że w tym czasie na uniwersytetach niemieckich był kult siły fizycznej. Były takie fraternie studenckie, pojedynkowano się, właściwie przyzwoity student nie mógł się pokazać na uniwersytecie, gdzie nie miał takich charakterystycznych blizn na twarzy, ponieważ oni się fechtowali, uprawiali fechtunek i chodziło o to, żeby się fechtować niezabezpieczoną szpadą, mieć takie cięcia na twarzy. Otóż oczywiście Steinmetz się do tego nie nadawał, dlatego został socjalistą. Był wydawcą czasopisma wydawanego przez jednych socjalistycznego we Wrocławiu, Głosu Ludu, i dlatego nie był osobą mile widzianą na Uniwersytecie Wrocławskim. Jak tylko ukończył Wydział Matematyki, zdobył dyplom, który byśmy dzisiaj nazwali magisterium, wyjechał z Wrocławia, pojechał do Zurichu, wstąpił na tą najsławniejszą europejską politechnikę, Eidgenössische Technische Hochschule w Zurichu. Na tej uczelni studiował, to ta sama uczelnia, na której studiował Albert Einstein. I bardzo szybko okazało się, że lewicowe poglądy Steinmetza nie za bardzo pasują do Europy. W związku z tym z jednym ze swoich przyjaciół w bliżej nieznanych okolicznościach zdobył dostateczną sumę pieniędzy, która umożliwiła mu kupno biletu na statek i popłynął do Nowego Jorku. W Nowym Jorku biedował i w końcu podjął pracę w takiej niewielkiej firmie, która zajmowała się produkcją elementarnych urządzeń elektrycznych. I kiedy ta firma została w latach, na początku XX wieku kupiona przez koncern, który dzisiaj nazywamy General Electric, to Steinmetz został kupiony przez General Electric. Jak pisze Dos Passos, był najcenniejszą inwestycją General Motors. Tak długo, aż się zużył i umarł. To cytat z Dos Passosa. Steinmetz był człowiekiem, o którym mógłbym mówić Państwu wiele godzin. Przez całe swoje życie Steinmetz nie przestał być radykalnym, lewicowym intelektualistą. Nie przeszkadzało to General Motors, żeby dla Steinmetza zbudować właśnie w mieście Schenectady, to jest nad rzeką Hudson, troszeczkę powyżej stolicy stanu Nowy Jork, Albany, zbudować dla niego pierwsze naukowe laboratoria zbudowane przez koncern przemysłowy. Laboratoria General Electric w Schenectady powstały dla Charlesa Proteusa Steinmetza. To w tych laboratoriach, już po jego śmierci, wybitny amerykański fizyk Langmuir naprawdę zrobił żarówkę, której dzisiaj korzystamy. Wymyślił bowiem, żeby do żarówki, że żarówka nie musi być próżniowa, wystarczy, żeby wprowadzić do niej inny gaz niż tlen, żeby włókno się nie spaliło. Otóż właściwie resztę życia Steinmetz spędził w Schenectady, gdzie tworzył właściwie wszystko. Jak między innymi to Steinmetz zrozumiał, co to jest zjawisko histerezy. I bez zrozumienia, bez teorii histerezy Steinmetza nigdy nie budowalibyśmy urządzeń silników elektrycznych z metalu. Do czasów Steinmetza generatory, turbiny były robione z drewna. W związku z tym musiały być dostatecznie małej wielkości, nie nadawały się do takiego naprawdę zastosowania, jakie trzeba. Steinmetz wszystkie swoje pieniądze, które miał, ładował, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, w działalność społeczną.
zakładał w Schenectady szkoły, szkoły do dzisiejszego dnia istnieją, zbudował własnym sumptem szpital dla robotników, zbudował własnym sumptem przedszkola. Był człowiekiem dosyć oryginalnym. W lecie pracował praktycznie wyłącznie na kanu. Na rzece Hudson pływał w takim kanu, które miało specjalnie zbudowane rice bread, na którym pisał, liczył i pracował. Steinmetz hodował kaktusy i jadowite ptaki i rozmaitego rodzaju gady. Zamiast z psem chodził z takim małym aligatorem na łańcuchu. Porozumiewał się właściwie nie wiadomo ilu językami świata. Był również specjalistą od telegrafii i rozmowy jego z Tomaszem Edisonem odbywały, Tomasz Edison był kompletnie głuchy, odbywały się w ten sposób, że Steinmetz stukał morsem swoje wypowiedzi na kolanie Edisona, a Edison odstukiwał mu na też kolanie i w ten sposób ci dwaj panowie ze sobą rozmawiali. Steinmetz był pierwszym, który sprowadził do Stanów Zjednoczonych Alberta Einsteina. Jest znana opowieść dziennikarska, kiedy obaj panowie zaczęli rozmawiać, nagle się pokłócili, z języka angielskiego przeszli gwałtownie na niemiecki, a potem przeszli na tą formę języka innego, która im obu była znana, której już nikt z dziennikarzy nie był w stanie zrozumieć, ale ten fakt sławnej kłótni Steinmetza z Einsteinem jest opisany w różnych dziennikach. Steinmetz był autorem pierwszego podręcznika matematyki dla inżynierów amerykańskiego. Steinmetz był również człowiekiem, który pierwszy zainteresował się bezpieczeństwem, jakbyśmy powiedzieli, wykorzystania urządzeń elektrycznych w pracy. Był człowiekiem, który opracował kod oświetlania miejsc pracy. To dzięki Steinmetzowi po strasznym pożarze w Nowym Jorku, państwo mogli widzieć taki film, spłonęła szwalnia, w której zginęło ileś dziewczyn, które w strasznych warunkach, taki jest dość dramatyczny film amerykański na ten temat. Otóż to Steinmetz po tym opracował kody tego, jak wolno korzystać z energii elektrycznej w miejscu pracy. Także właściwie w historii tego największego w tej chwili koncernu świata, General Electric, Steinmetz jest taką monumentalną figurą i do dzisiejszego dnia taka instytucja, która ma dziwny skrót IEEE, to jest Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Elektryków, jedna z największych organizacji zawodowych, które istnieją na świecie, przyznaje nagrodę imienia Steinmetza. I chyba właśnie to wystarczyło, żeby Norman Davis pominął go w swojej książce. Myślę, że wszyscy państwo się godzą z tym, że to są dostateczne zasługi, żeby nie być wymieniony w tej książce. W roku 22 Steinmetz na łamach czasopisma, którego dziś już nie ma, który się nazywał Survey, poszukiwania, badania, napisał tekst, który pokazuję państwu w oryginale. Nie będę go tłumaczył. To jest tekst, który mówi, co zawdzięczamy energii. I kończy się zdaniem, bez dostępu do energii, obfitego dostępu do energii albo mocy. W języku angielskim przez wiele lat inżynierowie mylili słowo energia i moc. Nasza cywilizacja właściwie szybko by się zatrzymała. Ja powiedziałem, że Steinmetz był człowiekiem niezwykle lewicowym i kiedy wydarzyła się rewolucja październikowa, Steinmetz był autorem szeregu pism wysyłanych do Włodzimierza Lenina. I ja nie jestem w stanie tego udowodnić, że to Steinmetz, bo ja jestem historykiem zawodowym, a już na pewno nie mam dostępu do źródeł w Moskwie, w związku z tym moje badania historyczne z konieczności są ograniczone do internetu i książek, które mogę bezpiecznie w Warszawie przeczytać, bo przez Bóg się na wschód już nie wyprawię. Otóż Steinmetz pisał listy do Lenina i w 23 roku, tuż przed śmiercią właściwie Steinmetza, ukazał się w Prawdzie list, który można przeczytać w Prawdzie, który się nazywa Atwiet Karlu Steinmetzu. I to w tym liście po raz drugi Lenin używa słowa, które jest jak gdyby przypisane do Lenina. To jest to, że komunizm to jest władza radziecka plus elektryfikacja. Ja podejrzewam, że naprawdę autorem tego sloganu jest Steinmetz.
No ale w każdym razie na pewno Steinmetz był człowiekiem, który namawiał, który był bardzo uczuciowo związany z tą socjalistyczną rewolucją, ponieważ właściwie cały czas był człowiekiem, który uważał, że idee socjalizmu są bardzo ważne. To jest książka Johna Dospassosa i rozdział z tej książki pod tytułem Proteusz poświęcony Steinmetzowi. I bardzo tą książkę Państwu polecam. Powtarzam, z przyczyn dla mnie niejasnych ta książka się nie ukazała już po 1963 roku w Polsce, ale zupełnie nie rozumiem, dlaczego się ukazała w 1963 roku i dlaczego potem się nie pokazała. No ale ja w końcu jestem fizyk, a nie specjalista od literatury, więc nie mogę więcej na ten temat nic mądrego powiedzieć. To jest, proszę Państwa, jeden z oryginałów listów, który mi się udało zamówić w archiwach Steinmetza w Schenectady i dostałem to przez internet. To jest list do pana Bossella, który był wydawcą czasopisma Świat Elektryczny, w którym właśnie Steinmetz mówi o tym, że Stany Zjednoczone powinny nawiązać kontakty gospodarcze z Związkiem Radzieckim i rozwijać tą elektryczność w Rosji. Tu jest oryginalny podpis Steinmetza. Proszę zwrócić uwagę, jak ludzie pięknie wtedy potrafili pisać. To warto naprawdę wiedzieć. Ja muszę powiedzieć, że gdybym ja był we Wrocławiu, to może bym się oflagował i ogłosił rotacyjną głodówkę, żeby na przykład Politechnika Wrocławska przyznawała stypendia imienia Steinmetza. Albo żeby coś takiego zrobić. Na przykład telefon komórkowy. Prawda? Typowa ładowarka telefonu komórkowego ma takie parametry, które tutaj Państwo mogą zobaczyć. W związku z tym, jeżeli mamy około 6 milionów telefonów komórkowych, no to żeby je naładować, prawda, chociaż raz na tydzień, musimy mieć taką wygenerowaną moc. Ja radzę Państwu wziąć jakieś czasopisma ekologiczne, gdzie są artykuły poświęcone elektrowniom wiatrowym. I przeczytać, ile wiatraków tej wielkości, który stoi w połowie drogi między Warszawą a Grójcem. Tak jest wiatrak, elektrownia wiatrowa, ona chyba nic nie robi, bo jej maszt został przemalowany na cukierki Mentos, bo tam jest fabryka cukierków Mentos i to jest teraz ten wiatr, elektrownia wiatrowa, to jest głównie reklama Mentosów. The Mentos, the fresh maker, jak mówią w telewizji, nie wiadomo dlaczego. Ale to właśnie ile tych elektrowni wiatrowych trzeba by zamontować w Polsce, żeby tylko naładować sobie telefony komórkowe. Tutaj, żeby Państwu powiedzieć, jakie są rzędy energii, które my potrzebujemy, żebyśmy sobie ustalili jakąś skalę tego, co mamy, co zużywamy w tej chwili, my ludzie. No bo oczywiście zużywamy. Tak naprawdę każdy z nas potrzebuje te 2 kilokalorie, na dzień, żeby się z grubsza najeść. I to się nie zmieniło od człowieka z Cro-Magnon do dzisiejszego dnia. No ja powinienem pewnie mniej niż te dwie kilokalorie, żeby nie poszerzać swoich poprzecznych wymiarów, no ale młodsze dzieci mniej, no mogą więcej trochę, no ale z grubsza średnio to jest ta sama konsumpcja energii w pożywieniu, która jest potrzebna była nam i teraz. Nawet Neandertalczycy pewnie tyle samo zużywali tej energii, no plus minus kilka procent. W związku z tym naprawdę zużycie energii to nie jest to takie, bym powiedział, barbarzyńskie zużycie energii, a to, co naprawdę tworzy naszą cywilizację. Ja tutaj mam taką tabelkę, którą po prostu Państwo mogą na nią rzucić okiem, ile tutaj potrzeba tej energii do wytwarzania, to w dżulach razy 10 do 9 i ile w równoważnikach ropy naftowej. No widzą Państwo, jak ta tabelka wygląda, nie zamierzam o tym dłużej mówić. Pierwsze pytanie, to skąd się wzięła nasza energia? Otóż, proszę Państwa, cała energia na Ziemi wzięła się ze Słońca. Pan Hoffman teraz nakręcił film pod tytułem Stara baśń, pod tytuł wymyślił, kiedy Słońce było Bogiem. Otóż Słońce było Bogiem nie z jakichś takich bardzo niewiasnych powodów. Słońce było Bogiem, ponieważ było dostarczycielem energii. Cała energia na kuli ziemskiej i ta, która drzemie w jej wnętrzu, czyli ta, która została zdeponowana we wnętrzu kuli ziemskiej w procesie powstawania kuli ziemskiej, kiedy ten
pył kosmiczny był ściskany grawitacyjnie, utworzyła się ta kula, to cała energia, która w niej była, to też jest energia, którą tam zdeponowało Słońce. Może niekoniecznie w postaci energii promieniowania, którą wysyłało, ale w energii grawitacyjnej, który ten zbitek cząstek, który tworzy kulę ziemską, uzyska. W tej chwili Słońce jest jedynym dostarczycielem na Ziemię energii. Czy ona się nazywa odnawialna, czy nieodnawialna? No, za chwilę zobaczymy, że to rozróżnienie to jest naprawdę rozróżnienie, które nie ma najmniejszego sensu z punktu widzenia nauki. To cała energia, która na nas dochodzi, jest energią, która dochodzi od Słońca. Wysyłane przez Słońce energię promieniowania dociera do zewnętrznej warstwy atmosfery i ta ilość energii, która jest deponowana przez Słońce w ciągu jednej minuty na centymetr kwadratowy tej najbardziej zewnętrznej powierzchni naszej atmosfery, nosi nazwę stałej słonecznej i ona wynosi 1,97 kalorii na minutę na centymetr kwadratowy. To jest jedyna energia, którą mamy. Wszystko inne wzięło się z tej stałej słonecznej. Wszystkie procesy, które jakieś tam postępowało, kilku z nich powiemy, które wytworzyły nam, jak nam się wydaje, nieco inne źródła energii, to są procesy związane z tą stałą słoneczną. No ale kula ziemska, jak Państwo świetnie wiedzą, to raz jest jedną częścią wystawiona do Słońca, drugą z drugą stroną. I tej ciemnej stronie to światło, promieniowanie słabo pada. W związku z tym ta stała słoneczna, to trzeba ją w jakiś sposób uśrednić. No i z punktu widzenia Słońca, to kula ziemska to jest tarcza o powierzchni pi r kwadrat, gdzie r jest promieniem. No, z grubsza kuli ziemskiej, no, łącznie z tą atmosferą, to drobna różnica. No i to trzeba podzielić przez całą powierzchnię kuli ziemskiej, żeby dowiedzieć się, ile jest uśredniona dzienna stawa słoneczna. No i rachunek jest bardzo prosty, pokazałem go tutaj w tej górnej ramce. To jest pół kalorii na minutę na centymetr kwadratowy. No ale my jesteśmy, chwała Bogu, osłonięci od tego życiodajnego strumienia energii ze Słońca przez atmosferę. Bo gdybyśmy nie mieli tej atmosfery, to szanowni drodzy Państwo, nie musielibyście spędzać czasu w moim towarzystwie, bo mnie by nie było, a przykro mi jest powiedzieć również Państwa. Otóż ta atmosfera, która nas otacza, ta kula ziemska, która nas otacza, ma takie dziwne własności, bo to powietrze coś pochłania, odbija i to oczywiście jest bardzo złożony cykl procesów fizycznych. Ja próbowałem najważniejsze z nich tutaj namalować. No i najważniejsze jest to dolne piętro, które nam pokazuje, ile tej energii 100% przychodzi do górnych warstw atmosfery. No i łatwo dodać, jest 17 plus 24 plus 6, 47% mniej więcej energii przechodzi do nas na powierzchnię Ziemi. No więc, proszę Państwa, stąd można szybciutko policzyć, ile my średnio w ciągu doby, w ciągu 24 godzin, jesteśmy w stanie dostać na metr kwadratowy powierzchni Ziemi energii. Teraz mówimy o powierzchni Ziemi tutaj, a nie o tej atmosferze. W związku z tym przeliczamy tą stałą słoneczną, te pół kalorii na minutę, na centymetr kwadratowy na górze atmosfery, na tą energię, którą przez cały dzień, 24-godzinny dzień, jesteśmy w stanie dostać na dole i to wychodzi około 164 waty na metr kwadratowy. Nie za dużo, proszę Państwa. Nie za dużo. I tylko tyle mamy. I nic innego nie mamy, proszę Państwa. I musimy się z tym obchodzić. Musimy sobie jakoś dać radę z naszą cywilizacją.